Tomasz Dusza, trener MKS Tauron Myszków. Trenerze, jeszcze niedawno był trenerem trzecioligowego zespołu, no ale od kilku dni trenuje pan drugą ligę. Jak to się stało? Dzień dobry przede wszystkim. Jak się to stało? Zajęliśmy wysokie drugie miejsce w trzeciej lidze jako Beniaminek. W związku z wycofaniem się zespołu Podgórze Kraków z drugiej ligi kobiet zwolniło się miejsce dla jednego zespołu. Mieliśmy zagrać baraż z rezerwami Górnika Łęczna. Z barażu Górnik zrezygnował i staliśmy się drugoligowym zespołem. Skład wzmocniło 5 nowych dziewczyn, skład przygotowany jeszcze na trzecią ligę. Czy ta siła naszego zespołu będzie wystarczająca na drugą? Czy będzie wystarczająca, to przede wszystkim zweryfikuje boisko. My możemy sobie gdybać, zakładać różne scenariusze, ale to, co się odbędzie na zielonym prostokącie, to wszyscy zobaczą i to zweryfikuje, czy transfery zrobiliśmy właściwe, czy może będzie trzeba znowu szukać jakiegoś wsparcia zimą. Graliśmy w tym sezonie przygotowawczym krótkim dwa mecze sparingowe z zespołami drugiej ligi. Obydwa wygraliśmy i to dość wyraźnie. To chyba świetny prognostyk przed startem tego drugoligowego sezonu. Czy dobry? Nie wiem, tak jak wspomniałem wcześniej, no zweryfikuje nas na pewno boisko. Mecze sparingowe rządzą się swoimi prawami i ciężko rokować po nich, czy na pewno będziemy walczyli o utrzymanie, czy o środek tabeli, czy o coś więcej. Z tych drugoligowych drużyn był to Dom Zabierzów Bocheńskich, z którym tak naprawdę pierwszy raz w tym roku udało nam się wygrać. Wygraliśmy po prostu z nimi, dobrze się prezentując. Ostatni nasz mecz kontrolny odbył się w Pabianicach z zespołem z Pabianic. Nasz najsłabszy mecz kontrolny, niestety ostatni, i same dziewczyny były dość mocno rozczarowane. Poniekąd jest to spowodowane tym, że w tym tygodniu graliśmy tak dwa mecze w jednym tygodniu i te obciążenia mogły być trochę duże, bo we wtorek złapała nas Kra Częstochowa, pierwszoligowy na sparingu, i w niedzielę pojechaliśmy do Pabianic, także może trochę to zmęczenie wpływało na naszą słabszą postawę. Niemniej wygraliśmy ten mecz. I to jest ważne, że mimo słabszej gry jednak zwycięstwo. Także zaczynamy w tą niedzielę, tak? O godzinie 13 wyjazd do Krakowa z drugą drużyną AZS UJ, tak? Kraków też, tych nas się jeszcze będziemy uczyć. A w następnym tygodniu już debiut przed naszą publicznością. Sprostuję może, bo mecz się odbędzie o godzinie 17, nie o godzinie 13, w niedzielę na Prądniczance, a u nas zagramy z Czarnymi Sosnowiec. Miejmy nadzieję, że będziemy mieli szansę zrewanżować im się za zeszłoroczne lanie, jakie nam sprawili w rundzie rewanżowej. I tego trenerowi życzę, a wszystkich kibiców zapraszam na drugą ligę w Myszkowie, na mecze naszych dziewczyn. Zapowiada się świetny sezon i dużo dobrego futbolu. Dziękuję pięknie. Również zapraszam, liczymy na Państwa wsparcie. Dziękujemy.